Siemaneczko moi drodzy, z tej strony Krzysiek z firmy Remont For You. Witam Was w kolejnym vlogasku i dzisiaj jestem gościnnie na budowie u Pawła. Pawła możecie kojarzyć z kanału Teobud i firmy Teobud. Pawcio sobie tam ostro na TikToku nagrywa, my się znamy już tam trochę czasu i akurat zgadaliśmy się, że Paweł ma fajną robotę do zrobienia, ja mam agregat do gładzi i sobie razem popracujemy. Ogólnie jestem na tej robocie już od wczoraj, ale generalnie wyszła taka akcja, że zapomniałem baterii do GoPro i tu Paweł może potwierdzić, że tak. Było tak, nie? Tak, potwierdzam. Wyciągnąłem GoPro i po prostu się okazało, że jest bez baterii, niestety. Słuchajcie, pierwszy raz mamy już tutaj rzucony na tej robocie, wczoraj to zrobiliśmy i dzisiaj będziemy sobie pryskać drugi raz, bo tutaj akurat no tynki były w takim lichym stanie, Paweł to wszystko sobie poszlifował. Zobaczcie, no tutaj mamy okna zacienione, ale widzicie, że ten tynk jest praktycznie, no można powiedzieć, do kruszywa zeszlifowany, tak więc jest ogarnięty bardzo dobrze, bardzo dobre podłoże pod gładź. I no tak jak widzicie, wszystko mamy już tutaj pryśnięte. Ile tu może być metrów gładzi? 200? Koło 200. Wejdziemy sobie na poptaszę, pokażę Wam jak to wygląda. Może tam coś pod światło, zobaczymy jak te ściany na pierwszy raz wyszły. Bo powiem Wam, że no tak szału nie ma. Za chwilę Wam pójdę do agregatu, pokażę jaką gładź tutaj będziemy wykorzystywać dzisiaj. No tutaj tak jak widzicie, te tynki po pierwszym razie one sobie troszeczkę powciągały, tak nazwijmy to dyplomatycznie. Tak więc dzisiaj pryskamy drugi raz. Sufity, patrzyłeś, staną na raz czy tak? Nie, sufity powinny być na raz, ok, bo poświeciłem trochę lampami, więc jest wydaje mi się, ok. No dobra, zaraz się bawię z nimi więcej. Zaraz to odpalimy sobie lampy, przejdziemy sobie wszystko po kolei, zaczniemy sobie tutaj co nieco gładzić i myślę, że zobaczycie jakiegoś tam vloga, parę timelapsów. Tutaj widzicie, że sobie jakoś radzimy z suszeniem. Słuchajcie, agregacik mamy na zewnątrz, bo tutaj jest akurat no, dosyć ten domek taki, można powiedzieć, mały, gdzieś tam powiedzmy no, w obrysie, więc spokojnie ten 15-metrowy wąż wystarcza. Mamy już go przepłukanego, nabitego, ciśnienie na maksa, tutaj ustawiłem 220 barów. Masą jaką psikamy to jest Grain Plus. Akurat Paweł taką masę kupił i taką będziemy sobie psikać. Ja pierwszy raz tą masą robię, no później co nieco może na koniec filmu powiem. I tyle w sumie, bierzemy się za robotę. Dysza, jakby ktoś pytał, to jest 533, oczywiście brązowa. Dzisiaj jestem u Pawła, ale tak sobie pomyślałem, moi drodzy, że może chcielibyście zobaczyć ogólnie taką serię na kanale, gdzie pan Krzysztof odwiedza ciekawych ludzi z branży budowlanej, z TikToka, z YouTube'a. Tak więc zanim przewiniecie film dalej, może napiszcie w komentarzach, oznaczcie kogoś gdzieś tam na TikToku, na YouTubie, kogo byście chcieli zobaczyć. Może, no nie obiecuję, że do wszystkich zajrzę, ale obiecuję, że rozważę każde propozycje. Tak więc piszcie śmiało w komentarzach. My bierzemy się do roboty. No i dobra mordeczki, słuchajcie, mamy sufity już zrobione na gotowo. Tutaj tak jak widzicie, praktycznie, no nie wiem, pół godziny temu było pryskane i już praktycznie mamy wciągniętą wilgoć w pierwszą warstwę masy. Tak więc plan jest taki, że najpierw sobie tutaj na parterze prysnęliśmy wszystkie sufity. Dużo ich nie było, bo raptem trzy.
i po prostu idziemy sobie na górę, będziemy pryskać ściany przeciwległe do siebie w pomieszczeniach, tak żeby po prostu no, ten sufit sobie troszeczkę podciągnął, jak będziemy pryskać ściany, żeby go tam za bardzo nie podrapać. Na górze zrobimy w ten sposób, że będziemy pryskać ściany, które są równoległe do siebie we wszystkich pokojach, później cofniemy się tutaj na parter i tak po prostu polatamy sobie trochę z tym wężem. Według mnie to jest po prostu dobra opcja, żeby jakoś w miarę normalnie, powiedzmy, no, te narożniki wyglądały. Płyty gipsowe, moi drodzy, tak jak widzicie, no powiedzmy, że no nie ma jakiegoś tam dramatu. No w miarę łączenia były dobrze porobione. Powiedzmy, że no stanęło nam na raz. Jednak niestety, zobaczcie, no przy bardzo zaszlifowanych tynkach, nie wiem, czy to widać, ale no tu jest ewidentnie o wiele, wiele bardziej ta masa wciągnięta w te pory tego tynku. Tak więc musimy wszystkie ściany tynkowane przelecieć jeszcze raz. Za chwilkę sobie tutaj zrobimy ten pokój i pokażę Wam tutaj kamerką, jak to po prostu wyprowadziliśmy na drugi raz. To już, moi drodzy, wyszpachlowane, chwilę sobie przeschło. Zobaczcie, po drugiej warstwie tak naprawdę igiełka. Ta ściana już jest matowa, bo tak jak powiedziałem wcześniej, to szybko sobie ciągnie, także raczej nie będzie problemów. Tutaj takimi rzeczami to się nie przejmuje, bo to jest tam pod żyrafę. A tak, moi drodzy, wygląda to pod światło dzienne. Tak jak widzicie, w miarę wszystko równiutko, elegancko. Jak tam, Paweł? Podoba się? Myślisz, że co? Będzie coś z tego? No wiesz, ja tego szlifował nie będę, nie? Na koniec, moi drodzy, szybki patent, jak czyszczę węże do gładzi po skończonej pracy. Otóż tak, no, w agregacie typu T-Max 507 są specjalne piłeczki takie gąbkowe, które wkłada się po prostu podczas mycia i one od środka tam myją nam wąż. No w tym T-Maxie ten wąż jest o wiele, wiele grubszy niż tutaj, dlatego po prostu no, te piłeczki są w zestawie. Tutaj takich piłeczek nie ma. Teoretycznie no, tutaj dystrybutorzy, producenci mówią, żeby to przepłukiwać. I ja po prostu zrobiłem kiedyś takie coś, że wyciąłem sobie kawałeczek gąbki tutaj z takiej gąbeczki do mycia naczyń, gdzieś mniej więcej tego kształtu, i po prostu tą gąbkę wkładam sobie tutaj w początek węża, który jest odkręcony, tak jak widzicie, z agregatu.
Wspomagam się oczywiście jakimś tam śrubokrętem, tylko po prostu no, nie wkładam go jakoś tam na maksa głęboko, żeby tego węża po prostu nie uszkodzić. Zakręcam sobie teraz ten wąż do agregatu. I puszczam ciśnienie. Wąż, moi drodzy, na zewnątrz, no najlepiej wypadałoby sobie jakoś tam przydepnąć, bo z ręki może wam go wyrwać. To już jest drugie pukanie, ale za pierwszym razem, zobaczcie, mimo iż wąż był wielokrotnie przepukiwany, zobaczcie ile syfu wyleciało. Dobra, odkręcam ciśnienie i pokażę wam, jak to działa. Gąbeczka sobie gdzieś tam poleciała, ale zobaczcie, mimo iż to jest już drugie pukanie, zobaczcie, tego syfu jednak trochę jeszcze tutaj jest. Teraz po prostu pukam sobie normalnie już czystą wodą kilkukrotnie i sprawa załatwiona. No i moi drodzy, robota skończona. Kilka timelapsów było, jakaś drobna porada ode mnie też. Tak jak widzicie, no tutaj te sufity praktycznie są już, no może nie wyschnięte, ale wszystkie są matowe, wilgoci nie widać. Czyli można powiedzieć patent dobry, żeby sobie najpierw suficiki zrobić. No i co, Pawcio? Pierwszy raz, Paweł, działałeś na agregacie. No i co? Jak ci się podobało? No, podobało mi się bardzo, powiem szczerze. No na pewno dużo lżejsza fizycznie praca niż zwałka. Dużo szybsza, bez porównania. No co tam jeszcze? No na pewno dwie osoby co najmniej są potrzebne, no bo jednemu to raczej bym nie ogarnął tego. A tak ogólnie no raczej same pozytywy niż negatywy. No ale na początku zaskoczenie było, nie? Że to faktycznie no, nie wychodzi tak, nie masz, jak wiesz, napsikasz dużo ściany, tak jak byśmy na górze robili, że dużo metrów, no to się spieszy, żeby pościągać, to jest takie, kurczę, wiesz, gdzieś tam nie zważasz na te jakieś tam błędy czy coś, nie? To znaczy tak, ale z drugiej strony ja z wałka też, jak zaczynałem, to też poszło za dużo parę razy i miałem podobne przeżycia jak teraz, więc ogólnie jakoś bardzo się nie zaskoczyłem. Fachowiec pomógł ściągać, więc wyszło dobrze. Nawet lepiej ściąga ode mnie chyba. Jak na maturze, lepiej ściągał ode mnie. No. Nie, no spoko generalnie. No trochę faktycznie, no wałkiem trzeba się namachać, agregat lżejszy, jednak no ja sam wiem, że no, inwestycja dosyć potężna. Wałkiem też da się zrobić, aczkolwiek no wiadomo, że... No oczywiście, że tak wszystko się da. Pewnie, że tak, no ile pracy robiliśmy tutaj? Dwa dni po 6 godzin, tak no spokojnie. No spokojnej roboty po 6 godzin. Ponad 600 kilo puściliśmy, tak? Tak. W ściany, w sufity, więc no, tak z wałka raczej bym nie dał rady. Także dziękuję za pomoc. Spoko. Nawet myśmy we dwójkę chyba nie dali rady tego ogarnąć, nie? Na no, dwa razy. Myślę, że ciężko by było, nie? Było. No dobra, Pawcia, no to co? Miło było gościć u ciebie na budowie. Paweł, przypominam, spotkacie na TikToku. Ja też tam jestem, jakby ktoś tam, nie wiem, chciał mnie zaobserwować albo jeszcze tego nie robił. I tyle w sumie. No i piszcie w komentarzach, być może gdzieś tam kogoś z was odwiedzę, oznaczajcie kogoś gdzieś tam w TikToku, kogo byście chcieli, żebym do kogo zawitał. Może jakoś tam się pojawię. Może z Pawłem, zobaczymy. Dobra, na razie.